13 września w Teatrze Lalki Aktora w Wałbrzychu wystartuje drugi festiwal małych prapremier. O tytuł najlepszego spektaklu rywalizować będzie 8 teatrów lalkowych, które zjadą do Wałbrzycha z całej Polski. Festiwal połączony będzie z obchodami 70-lecia Teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu. Drugi festiwal małych prapremier rozpocznie się galą z okazji 70-lecia Teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu i prapremierą spektaklu Królik, Słoń i Tereska w wykonaniu aktorów Wałbrzyskiego Teatru Lalek. Spektakle konkursowe prezentowane będą od 14 do 18 września. Nagrody przyznane zostaną w kilku kategoriach. W tym roku postanowiliśmy przewidzieć nagrody Grand Prix za najlepsze przedstawienie. Kolejna nagroda prezydenta miasta Wałbrzycha. Nagroda za tekst, adaptację tekstu. Za reżyserię nagroda ufundowana jest przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. Za scenografię, za muzykę, za kreacje aktorskie. Spektakle konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury pod przewodnictwem teatrologa Zenona Budkiewicza. Spektakle będzie oceniało również jury dziecięce, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu. Oprócz spektakli konkursowych przygotowano również inne atrakcje. Będą również czytania, również prapremierowe nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz pokazy studentów szkół teatralnych. Tegoroczne spektakle moim zdaniem są wypowiedziami artystów, którzy nie boją się podejmować trudnych tematów oraz eksperymentów z formą. Nie infantylizują młodego odbiorcy, wręcz odnoszą się do nich z szacunkiem, liczą się z nim, traktują go bardzo poważnie. I na tym też nam zależało w wyborze tych spektakli, aby zróżnicować. Pojawiają się propozycje zarówno dla najmłodszych widzów, czterolatków oraz dla starszych, nastoletnich widzów, o których często zapomina się w teatrze. Nowością tegorocznego festiwalu będą warsztaty teatralne prowadzone przez pedagogów teatru, reżyserów i dramatopisarzy. Drugi festiwal małych premier dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gmina Wałbrzych.